Cześć, witam Was w bonusowym odcinku kursu o fotogrametrii. Stwierdziłem, że Mały Książę nie wyczerpuje tego tematu i chciałem pokazać, jak można zoptymalizować model, tak jak to krzesło, który ze skanu wychodzi w bardzo niefajnym stanie, bardzo jest zanieczyszczony, a można go zoptymalizować przy pomocy czy to Studio Maxa i najprostszych brył. W większości są to boksy, jest też walec, ale o tym za chwilę. Na samym początku staramy się odwzorować naszą jedną nogę krzesła, tworząc boksa. Starajmy się go dopasować jak najlepiej, ale zanim to zrobimy, warto ustawić nieco parametrów. Przede wszystkim konwertujemy wszystkie elementy na edytowane poligony, ponieważ znacznie łatwiej i więcej można w ich strukturze zmodyfikować. Zmieniamy też podgląd. Nie włączamy Edge Faces dla wszystkich obiektów, tylko dla naszego pierwszego elementu, co pozwoli nie zaciemnić naszego podglądu poprzez wierzchołki naszego krzesła. Zaznaczamy wybrany element, na przykład tutaj poligon, żeby dopasować lepiej jego wielkość do naszej nogi. Ustawiamy. Niektóre elementy tego filmiku przyspieszyłem, no bo są nudne i musiałbym dużo na ten temat gadać, a nie ma za bardzo o czym. Okej, wygląda to tak. Jeżeli użyjemy izolacji, będziemy mogli zobaczyć tylko zaznaczony element, czyli naszą nogę. Można w taki sposób przechodzić między samymi nogami i krzesłem. Nasze nogi krzesła mają zaokrągloną krawędź zewnętrzną. Jak to zrobić, żeby nie był to kanciasty sześcian lub prostopadłościan? Używamy narzędzia chamfer, który pozwala zaokrąglić obiekt. Wybieramy zawsze quad chamfer, czyli kwadratowe zaokrąglenie, no i wybieramy tutaj, jak bardzo chcemy zaokrąglić, ile dodatkowych krawędzi chcemy dodać. W tym przypadku wystarczy tyle, no i tutaj decydujemy o zaokrągleniu. Myślę, że takie parametry w moim przypadku są dobre. Oczywiście w zależności od wielkości skanu wybieramy nieco inaczej. Widzimy, że na dole jest n-gon, czyli wielokąt, który składa się z więcej niż czterech wierzchołków, więc będzie trzeba to później zmienić. Zaznaczamy jednak wszystkie krawędzie, ponieważ ogólnie noga jest zaokrąglona z każdej strony, tak jak każdy w sumie istniejący obiekt. Nie ma obiektów, które mają ostre krawędzie, chyba że to jest nóż. Zaznaczamy wszystkie elementy, wszystkie krawędzie, za wyjątkiem tych, które przed chwilą stworzyliśmy, i dalej, korzystając zawsze z quad chamfera, wybieramy odpowiednią wartość. Tutaj wystarczy 1 i w tym przypadku to będzie prawdopodobnie 1/10. No, natomiast tutaj ustawiamy na 0, co bardzo ładnie wygładzi, mimo że to nie będzie tak wyglądało na wygładzone, bardzo dobrze będzie wyglądać w grze. Ok, odznaczamy, możemy teraz zająć się n-gonem, ponieważ nie może być więcej niż 4 wierzchołków na obiekcie, dlatego dodam tutaj kilka cięć. Nie muszą to być trójkąty, mogą to być czworokąty, czyli tutaj dam cięcie i no i tutaj. Dzięki czemu mamy też kilka czworokątów. Ok, zajmijmy się tylnymi nogami, które tak naprawdę są kopią tej pierwszej nogi. No i naciągamy trochę tak, aby dopasować do jej wysokości. Teraz wybieramy krawędź i skorzystamy z narzędzia Swift Loop. Swift Loop pozwala wprowadzić cięcie w dowolnym miejscu, gdzie tylko je wskażemy. Jak widać, tutaj możemy je wskazać. Lewym przyciskiem akceptujemy i klikamy prawym gdzieś poza elementem, żeby wyjść z edycji Swift Loop. Teraz możemy dociągnąć te fragmenty do aktualnego krzesła. Jak widzicie, tutaj musiałem dodać nieco więcej krawędzi, no ale wygląda to dobrze. Teraz możemy połączyć wszystkie elementy, które stworzyliśmy ostatnio, czyli nasze nogi przednie, dwie i przednie tylne, w jedną całość. Oznaczamy attacha i tak też będziemy korzystać z tego elementu później, z tego narzędzia. Ok, możemy zmienić kolor na nieco jaśniejszy. Ok, i w izolacji możemy zobaczyć, jak aktualnie wygląda krzesło. Brakuje jeszcze kilku elementów. Ok, zajmijmy się najtrudniejszym elementem, czyli tym dziwnym wigibasem, który znajduje się pod krzesłem. Wybieramy linię, czyli narzędzie, które w sumie nie jest renderowane, bo jest tylko linią nieskończenie małą, tak samo jak punkty są nieskończenie małe. Ok, stworzymy takie dosyć prostą linię składającą się z trzech punktów, bo można w każdym momencie dodać te punkty. I teraz ustawiamy punkty mniej więcej na tej krzywej, którą chcemy odwzorować, tym wygibasie, więc powiedzmy tutaj.
na środku, no i na jego końcach, czyli mniej więcej w tych miejscach. Im lepiej dopasujemy tą krzywą, tym będzie to lepsze dla nas. Zaznaczamy wszystkie punkty tej krzywej jeszcze, zanim będziemy modyfikować. Jeżeli klikniemy na dowolnym punkcie, no to możemy zmienić parametry wszystkich krzywych, wszystkich punktów, no i wybieramy krzywą Beziera lub Beziera. To był taki facet, który wymyślił tą krzywą, jeden w Peugeotie, drugi chyba w Renault. Stwierdzili, że nie chcą, aby samochody wyglądały jak depilatory, no i teraz wyglądają tak jak... wszystkie są takie strasznie pozaokrąglane, już nie ma takich krążowników szos jak to Cadillac Eldorado na przykład. Okej. Staramy się dostosować tą linię tak jak się tylko da do tej krzywizny, którą chcemy odwzorować. Jeżeli się nie da, w tym przypadku trzeba dodać kilka jeszcze punktów, to wybieramy insert, klikamy gdzieś lewym, no i prawym, żeby nie dodawać więcej punktów. Jak widać w 3D, no ten punkt trochę odstrzelił w kosmos, ale można go z powrotem dociągnąć do krzywej. No i ostatecznie widać, że trochę punktów musiałem pododawać, ale dzięki temu uzyskałem bardzo ładną, gładką krzywą. Po co ona w ogóle nam jest? No otóż o tym za chwilę, bo teraz musimy stworzyć walec, a więc po angielsku jest to cylinder. Takie coś, co się nosiło kiedyś na głowach. W sumie przypomina trochę też to. Okej, tworzymy walec. Nie interesuje nas podstawa i górna część, która nie ma ewidentnie n-gonów, ponieważ usuniemy te niepotrzebne elementy. Tak jak w nodze przedniej usunąłem górną część, ponieważ i tak będzie wchodzić w siedzenie, nie będzie widać, a ten poligon nie będzie nam potrzebny. Okej. Zacznijmy od tego, że dodamy modyfikator do naszego walca, który jest w porządku. Zoptymalizowałem tylko do 12 ścianek jego kształt i wybieram deformację Path Deform. Wybieram ścieżkę, po której ma ten walec podążać, no i wiadomo teraz, po co była nam linia. Chcę też, aby korzystał z położenia linii, czyli przesunął się w stronę właśnie tej linii. Co teraz można zrobić, bo walec jest trochę za krótki. Można albo zmienić na samym walcu jego wysokość, albo po prostu naciągnąć go przy pomocy tego modyfikatora. I jak widać, wygląda to prawie fajnie, tylko że liczba krawędzi niestety nie pozwala na wygładzenie walca. Dlatego trzeba dodać to w strukturze samego walca. Dlatego w tym przypadku akurat nie zmieniamy to na edytowane poligony, ponieważ tak można łatwiej go wygładzić. Dodajemy tyle, ile trzeba i ewentualnie można też zmienić radius, czyli jego promień, żeby był mniejszy i bardziej dopasowany do naszego wygibasa. Tak wygląda ostatecznie po tych modyfikacjach. Teraz przyszła część na siedzenie. Przyszedł czas na siedzenie, konwertujemy go na edytowane poligony i ustawiamy przy pomocy wszystkich pozostałych widoków, Alt-W przy okazji pozwala przechodzić między jednym a kilkoma widokami. Ustawiamy go mniej więcej tak, jak powinien być, przy okazji skalując także w taki sposób, ale także na przykład zaznaczając konkretne poligony i zmniejszając ich wielkość, żeby jak najlepiej dopasować to wszystko do naszego siedzenia. Jeżeli chodzi o wklęsłość na środku, bo ktoś się wytarł od dużego siedzenia, pewnie jakiś student, no to tym się zajmę, bo tak naprawdę to jest krzesło z uniwersytetu, na którym pracuję. Ok, zaznaczamy tą krawędź i tą drugą i dzięki chamferowi można dopasować to ładnie i stworzyć coś, co przypomina w sumie pudełko na pizzę teraz, ale nie ma to znaczenia. Zawsze używamy quad chamfera, to znowu przypominam, bo to jest dosyć ważne, bo jak jest trójkątne, to powoduje dużo problemów. Teraz ustawiamy taką wartość, żeby schowała się cała krzywizna i żeby zostały tylko wystające elementy tam, gdzie mniej więcej element jest prostokątny. No i dodajemy, niech będzie 11 i tak później zoptymalizujemy do minimalnej potrzebnej wartości. Ustawiamy krzywiznę, żeby dopasować ją mniej więcej do krzesła. Jak widzicie, to jest wszystko mniej więcej, bo to jest zupełnie wystarczające. Ok, jest tu fajnie. Dodajemy plusa teraz, żeby dodać kolejną krzywiznę z tyłu. Ta już zostanie zaakceptowana. Chwytamy za krzywą i od razu parametry są przeniesione, aczkolwiek one nie do końca odpowiadają tylnej części, dlatego wystarczy ją delikatnie zmodyfikować. Można albo na chamferze, albo zaznaczając tylko konkretne krawędzie samego tyłu i jakoś je skalując. Jak zrobić, żeby krzesło było wklęśnięte? Poza tym trzeba pamiętać, że spód też trzeba jakoś zrobić, ale to zostawiam już w waszej inwencji. Różne krzesła są. No a że spodu ze skanów nie mamy, no to musimy sobie to wymyślić.
Ja mniej więcej pamiętam, jak wyglądał, więc na końcu zobaczycie. Ok, dajemy tutaj 0 i w narzędziu Bevel możemy zmniejszyć lub stworzyć wewnętrzną część. I tak tutaj też zrobiłem. Jest wewnętrzna część, którą można odpowiednio wymodelować. Oczywiście wszystkie n-gony tutaj są pozamieniane na trójkąty i na prostokąty. Teraz zaznaczam środkową część, daję grow, żeby zaznaczyć nieco więcej, można dwa razy grow, no i ustawiam lekkie wklęśnięcie shrink, zawęża nasze zaznaczenie. Teraz pozostało nam oparcie. Stwórzmy jedno oparcie. No akurat ten prostopodłościan jest szary, więc to jest głupi pomysł, bo tło jest szare. Wybierzemy na przykład zielony, jest bardzo wesoły i tak później będzie tekstura, którą będzie trzeba naprawdę nieźle poprawiać w Photoshopie, ale tego nie będę pokazywał, ponieważ możecie to zrobić sami. Jeżeli prawym klikniemy na obracanie, skalowanie lub przesuwanie, uzyskamy wartości liczbowe. I tutaj chciałem obrócić ten element o 90 stopni i tak też się stało. Teraz musimy go dopasować do tylnych nóg, które są też oparciem. Oczywiście niekoniecznie na skanie to widać, więc proponuję izolację włączyć i zobaczyć, czy dotykają faktycznie tylnych nóg. W tym przypadku możemy zobaczyć i skan nam tego nie zasłania. Ok. Przejdźmy znowu do Swift Loopa, ponieważ stworzymy i skorzystamy z dobrodziejstw tego narzędzia. Stworzymy na mniej więcej środku krawędź. Wybieramy krawędź i przesuwamy ją do tyłu, żeby mniej więcej ustawić te zewnętrzne krawędzie i tą środkową na dokładnie naszym oparciu. I teraz jeżeli Shift naciśniemy, Swift Loop ustawi się na środku naszych między dwoma krawędziami i stworzy ładną krzywiznę poprzez interpolację. Jeżeli ktoś nie rozumie, co to słowo znaczy, to jest przybliżenie, czyli mniej więcej on wie, że chcemy to zaokrąglić i też tak zrobił. Te poligony nie są potrzebne, a jeżeli je wyrzucimy, to zawsze o jeden poligon mniej zaoszczędziliśmy zasobów komputera, chociaż jeden to może nie jest dużo, ale jak stworzymy 1000 krzeseł, no to poczujemy różnicę. Teraz zaokrąglamy ten element, żeby szczebelek był ładny, wygodny, żeby się dobrze na nim siedziało. I teraz możemy go sklonować, bo jak widzimy, są jeszcze dwa podobne. Może trochę węższe, ale zawsze można to przeskalować. Więc dajemy kopię, czystą kopię, nie instancję i nie referencję, bo nie jest to nam do niczego potrzebne. No i tak samo mogliśmy stworzyć też górny element oparcia. Nie będę go pokazywał, bo w sumie nie jest taki trudny. Wystarczy zrobić go podobnie jak szczebel. Tak wygląda krzesło. No a jeżeli dodamy teksturę, no to będzie wyglądać lepiej. Niestety tekstura spodu nie wyszła w skanie, więc musiałem wykorzystać tekstury z góry jako spód i też się nieźle nadaje. No i tak to wygląda ostatecznie. Tak można zrobić dowolny element.